Dzień dobry. Dziś na tapecie mamy Skodę Octavię 1.4 MPI turbo benzynę TSI, bodajże 150 koni mocy. Wersję fajnie wyposażoną, bo i mamy tu jakiś klimatronik i mamy tutaj pełen panel multimedialny obszytą kierownicą, obszytą skórą kierownicę wielofunkcyjną, więc auto nie jest w podstawowej wersji na wozie kombi. Co tu można powiedzieć o tym samochodzie? Miałem okazję zrobić tym samochodem kilka tysięcy kilometrów. Użytkowałem go przez 3 lub 4 miesiące. Jest to bardzo przyjemny, współczesny samochód. Bardzo pojemny, pakowny. Silnik przy tej mocy i doładowany turbosprężarką nie czuję specjalnego wysiłku tak na jakichś krótkotrwałych przyspieszeniach, jak i podczas pokonywania długich tras. A też miałem kilkukrotnie okazję tym samochodem zrobić jakieś tam trasy. To będzie bardzo krótki materiał, więc może się skupię na tym, co mi się w tym samochodzie nie do końca podoba. Dwie rzeczy mi się nie do końca podobają. Nie podoba mi się do końca jego zachowanie na drodze. Ma tendencję do myszkowania i jest dość mocno wrażliwy na boczny wiatr. I tu jeszcze raz powołam się na przykład Forda Focusa MK2, którego miałem przez 8 lat. No jak do tej pory w tej klasie samochodów nie trafiłem na nic lepszego, na nic, co by się lepiej od Focusa trzymało drogi. Focus był kompletnie niewrażliwy na wiatr, kompletnie niewrażliwy na warunki drogowe. No trzymał się tej drogi jak cholera. Natomiast Skoda, z uwagi na zmianę zawieszenia, ona bodajże w pierwszej wersji miała chyba jakiś wielowahacz, chociaż nie będę się upierał. W każdym razie tutaj to jest Octavia chyba po drugim lifcie. To mamy z tyłu belkę skrętną. No i to już powoduje, że tutaj potanienie kosztów produkcji ze strony producenta bardzo mocno wpływa na zachowanie się pojazdu na drodze. I druga rzecz, która mi się w tym samochodzie nie do końca podoba, to jest sposób zorganizowania bagażnika. Potencjalnie jest duży bagażnik, natomiast bardzo mocno w bagażnik wchodzą nadkola tylne i przedłużaniem nadkoli, znaczy wzdłuż linii nadkoli, są zamontowane przegrody, które są z jednej strony funkcjonalne na co dzień, jeżeli bagażnik jest pusty, a my wozimy jakieś drobiazgi, ale z drugiej strony przy przewożeniu jakichś większych gabarytów stanowią ograniczenie. I tu znowu powiem, powołując się na moje personalne jakieś preferencje, znów porównam do Focusa, którego też miałem w wersji kombi. Gram w zespole rockowym i no, potrzebowałem od czasu do czasu przewieźć lampowy wzmacniacz z dużą kolumną, z tak zwaną paczką 412, czyli z czterema głośnikami 12-calowymi. No, jest to kawał kloca. I w Fordzie te dwie rzeczy mieściły mi się, po pierwsze kolumna na długość bagażnika, a na szerokość obok kładłem wzmacniacz. Też spory klocek, 30 kg wagi. Natomiast tutaj ten bagażnik jest nieco dłuższy, ale nie jest już tak szeroki jak w Fordzie. I tutaj by mi się nie zmieściły te dwa elementy, gdybym chciał je postawić obok siebie. Także dwie rzeczy, które jakby oceniam słabo pozytywnie. Natomiast cała reszta w tym samochodzie mi bardzo pasuje. No jest to samochód całkowicie współczesny, przeciętnej klasy, który bezstresowo wozi człowieka z punktu A do punktu B. Zawieszenie jest tu zestrojone na tyle komfortowo, że fajnie wybiera nierówności. Natomiast, tak jak wspomniałem, ten element myszkowania po drodze jest trochę mniej ciekawy.
samochód łatwo skonfigurować pod siebie, to znaczy wszystkie elementy, jeżeli chodzi o siedzenie, oparcie, tutaj kierownica jest w dwóch płaszczyznach regulowana, to znaczy kąt i oddalenie od deski. To wszystko pozwala fajnie ten samochód pod siebie skonfigurować. No i pomocnik na dłuższych trasach. Mamy tempomat, czyli wbijamy sobie na trasę i ściągamy nogi z pedałów i auto jedzie. Tempomat nie jest aktywny, czyli nie utrzymuje jakichś tam odstępów, odległości pomiędzy samochodami, sam nie przyhamowuje. Jest to klasyczny, zwykły tempomat, jak dla mnie rzecz zupełnie wystarczająca. Ja go używałem nawet na odcinkach 20-30 km, gdy jechało się po prostu kawałkiem prostej drogi bez skrzyżowań, bo jak dla mnie tempomat bardziej ekonomicznie prowadzi samochód niż noga, która cały czas jakieś tam ruchy, mikroruchy wykonuje. Jak powiedziałem, fajnym gadżetem jest tutaj jeszcze u góry schowek na okulary. Tak jak mówiłem, no nie ma co zarzucić temu samochodowi. Jeżeli chodzi o głośność w środku, myślę, że się plasuje też gdzieś tam w przeciętnej dla tej klasy. Na pewno się nim jeździ lepiej niż Octavią pierwszej generacji, którą miałem okazję jeździć, 1.6 benzyna, gdzie stukonna, gdzie ten silnik po prostu spowodował, że samochód nie jechał, nie przyspieszał, ale za to dużo palił. Natomiast tutaj spalanie można osiągnąć bardzo dobre wyniki i komfort jazdy jest na tyle duży, a odczucia przyjemne, że myślę, że jest to samochód, nad którym warto się zastanowić, rozważając wybór czegoś z tej klasy. Dzięki.